Doznałem biedy w momencie, kiedy przede wszystkim w momencie, kiedy starałem się usamodzielnić. Eee, wtedy, wtedy jakby zderzyłem się z okrutnym światem, który nie ma żadnej alternatywy dla młodego człowieka. Ma na swoim koncie wiele muzycznych nagród, petardę w głosie, no i ogromne serce do muzyki. Do nieba nie chodzi, bo jest mu nie po drodze. No na szczęście. Do nas znalazł właściwą drogę. Zapraszam serdecznie Szymon Wydra w Wyznaniach Gwiazd. No i obok mnie ten, który doskonale wie, jak łapać chwile te pozytywne, oczywiście. Szymon Wydra, cześć. Witam wszystkich serdecznie. Kłaniam się bardzo nisko wszystkim przyjaciołom i wyznawcom. Kinopolska muzyka. Szymon Wydra albo nie Pies nie Wydra dla przyjaciół. A, świetnie. a my już przyjaciele? Co mówisz? A my już przyjaciele? No oczywiście, oczywiście, że tak. Szybko no. się zaprzyjaźniasz? Nie no, słuchajcie, jesteście taką telewizją, która na co dzień jest z muzyką na ty. A więc i wy bądźcie na co dzień z Kino Polska Muzyka, bo warto. Dobry jest w przesłaniach, prawda? No ja właśnie też trzymam teraz w rękach nową płytę, 2019, czyli po pięcioletniej przerwie fotograficznej wyskoczyli Carpe Diem i Szymon Wydra. Ciekawa jestem, jakie jest takie najważniejsze przesłanie tej płyty. Najważniejsze przesłaniem tej płyty jest przede wszystkim miłość i szacunek do drugiego człowieka, bo mm, zawsze byłem zdania, że, że zbyt krótko jesteśmy na tej planecie zwanej Ziemią, żeby tylko patrzeć i tylko i wyłącznie patrzeć na czubek własnego nosa. Nie od zawsze było lekko. Ty, można powiedzieć, swoje przeszedłeś, zanim stałeś się popularny. Ciężko było. Ja słyszałam różne ciekawe historie. Niewiarygodne wręcz. <laughs> Jak z horroru. Nie Dokładnie. Kurwa. Spałeś gdzie? W suterenie, po, czyli w takim pomieszczeniu po pszczołach. Nie ukrywam, że y, mieszkałem tam no, prawie dwa lata. Pracowałeś gdzie? Pracowałem przez kilka lat y, na przykład na stacji benzynowej myjąc, przez kilka lat, y, nie będę się bał nazwać tego po imieniu, gówna po prostu, ptasie z szyb samochodowych. Żadna praca nie hańbi. Nigdy, nigdy nie, nikogo nie okradłem. Zawsze byłem uczciwym człowiekiem, i z tego też powodu się cieszę, że, że swoje przeszedłem. Były też takie momenty, kiedy wchodziłem do sklepu i, i brałem margarynę tej firmy i margarynę tej firmy do, do ręki, i tak patrzyłem. Ta kosztuje 3,20, ta kosztuje 2,90, ta ma 350 gram, a ta ma 330, która, którą mi się bardziej opłaca kupić. Tak było. Czy doznałeś bieda? Czy dzisiaj bardziej dzięki temu doceniasz to, co masz? Doznałem biedy w momencie, kiedy przede wszystkim w momencie, kiedy starałem się usamodzielnić. Wtedy, wtedy jakby zderzyłem się z okrutnym światem, który nie ma żadnej alternatywy dla młodego człowieka, a jeszcze człowieka, który chce być muzykiem, który jest, ma artystyczną duszę, czyli wrażliwca. I, i musiałem sobie jakoś radzić, ale no, Chyba jakoś sobie poradziłem, skoro mam ten zaszczyt być tutaj Voila. w waszych domach. <noise> Jak pięknie. E, Szyman, powiedz, co teraz gra tobie w duszy? Bo ja wiem, że romansujecie z metalem ostatnio, z nowym projektem, również ciekawym. Mogę się pochwalić, że e, pierwszy z naszych utworów High Rames już stał się e, głównym soundtrackiem, amerykańskiej produkcji filmowej, więc, więc bardzo na miło z tego powodu. Congratulations. A, bardzo na miło, tak, dziękuję. To dla Ciebie, mój drogi. Dziękuję, kochana. Bo ile dziękuję to karpet jem bo... naszoma lat już? 28. Wow, to Nie, jest jak, wynik. Jak zdążyłaś zauważyć, wydra <laughs> wyliniała, przybrała, osiwiała, no to co się pytasz, ile ma, no dużo. <laughs> Nasze życie będzie jak poemat, Chyba tylko znaleźć dobry Spragnienie więcej wyznań gwiazd? Subskrybujcie nasz kanał i nie zapomnijcie dać kciuka w górę. Do zobaczenia!